Witam, Mateusz, Ercemaniacy Poznań. Słuchajcie, znajduję się na targach hobby. Ci, którzy śledzą grupę i strony moje, wiedzą, że startuję też dzisiaj tutaj i biorę udział w tych wyścigach. Pierwszy raz w życiu notabene startuję w takich profesjonalnych wyścigach. Startuję moją TT-tką, TT-02. Na moją prośbę tutaj powstała klasa Open, jest nas 7 osób, także bawimy się świetnie, jesteśmy po pierwszym wyścigu. Jeszcze poopowiadam oczywiście na ten temat. Ja przejdę Wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj mamy, słuchajcie, stanowisko Rafała. Jest oczywiście waga, jest miernik, tutaj podlegają oględzinom. O, zobaczcie, jakie profesjonalne. Tam jest stoisko Automobil Klubu Polskiego. Tam będziemy pewnie jakieś wywiady. A tutaj chłopacy robią serwisy. Pomiędzy biegami mamy około godziny czasu. Modeli naprawdę sporo. Startuje każdy tutaj zajęty. Marcin, jedziesz dalej. Tak wygląda podest tutaj dla zawodników. Arek skończył. Marcin skończył. Arek. Większość modeli to właśnie profesjonalne podwozia. Ale jest też klasa track, gdzie startują modele TT-01, czyli plastikowe podwozie. Jakieś małe modyfikacje są dozwolone, ale generalnie silnik szczotkowy. A tutaj kolega właśnie serwisuje model do klasy Formuła, tak? Formuła, tak. Tak. Przed chwileczką właśnie lecieli. Widzowie ciekawi, pokażę, jak wygląda. Tutaj z tego miejsca cały tor. Zobaczcie, jaki szybki samochód. Ja nie jestem w stanie nawet nadążyć kamerą za nim. No właśnie, teraz będzie klasa track, o której Wam przed chwileczką mówiłem. W tej chwili do startu szykuje się klasa track. To jest o tyle ciekawa klasa, że modele to są podwozia Tamiya TT-01, ewentualnie Tamiya TT-02. Modyfikacji można dokonać, ale tam jest bardzo ich malutko. Ta klasa jest naprawdę tania, Wam powiem. Można złożyć taki model, znaczy taki zestaw do składania, kosztuje w granicach 500-600 zł plus elektronika. I oczywiście latamy tutaj na silnikach szczotkowych i regulatorach takich właśnie szczotkowych. Świetnie wyglądają. Ja oczywiście jestem przez cały czas na targach. Powiem Wam, że chwili oddechu, niby pomiędzy biegami, bo tutaj jest oczywiście tor on road, pomiędzy biegami jest na przykład godzina przerwy,
Zobaczcie, tutaj dzieciaki bawią się bruderami. Tutaj mamy kolejkę. Tam jakiś park, trampolin. Tu podchodzimy od tyłu do stoiska ekipy z Poznania. Jeep stoi na wypasie. O, koledzy, także mini tor. Siema! Siema, no. A tutaj za plecami mamy tor do driftu, na którym odbywają się zawody D10. Ja wam powiem, udało mi się pojeździć moim driftowozem na torze na Szymon Road, jak była przerwa techniczna, jakaś narada. Tutaj jestem na stoisku modeli statycznych. Oczywiście mnóstwo modeli statycznych. Ja dzisiaj się wam przyznam, że mam bardzo mało czasu na chodzenie po targach. Wiem, że są targi Retro Moto Show, niestety na razie jeszcze tam nie byłem, ale z drugiej strony tak się cieszę, że wystartowałem w tych zawodach on road, że nie pytajcie. Piękne, zobaczcie te cuda. Mnóstwo. Motocykle. W tej chwili startuje Wojtek Minda, kolega tutaj z Poznania, z ekipy Holy Sliders, u którego na torze czasami bywam. W tej chwili jest jakieś zadanie. Przed chwileczką podszedłem tutaj i chyba jest jakieś zadanie na zaliczenia. O, ładnie, dodaj. O. Kolejna osoba. Słuchajcie, jestem na torze do driftu, jest ze mną Julian, z którym spotykam się na torze Holy Sliders w Poznaniu. Startuję modelem jakieś modyfikacje, wiem, że ostatnimi czasy poczyniłeś. Tak, żero wsadziłem nowe, to jest jako
Okej, okej. I regulator to jest... Dobrze, okej. Okay. To było Sanwa SVD2. Wiem, że chłopacy ci bardzo pomagają w wyborze konkretnych podzespołów. To są twoje pierwsze zawody i chyba pierwszy raz startujesz na wylewce. Tak. Powiedz mi, jakie emocje? Jest ogólnie o wiele bardziej ślisko. Jest inaczej i problem jest taki, że też nie można za dużo gazu dodawać, tak jak na dywanach. Dlatego jest rzeczywiście inaczej i z tym trzeba się zmierzyć. A powiedz mi, ale byłeś już wczoraj tutaj, trenowaliście, tak? Czy... Wczoraj już trenowaliśmy. No dzisiaj obydwu kwalifikacji nie przeszedłem. Dwa razy punkt zerowy. Pierw spin na pierwszym zakręcie, tuż po pierwszym. Czyli nie poszło tak jak chciałeś, ale słuchaj, startujesz pierwszy raz. Ja trzymam za ciebie mocno kciuki. Także do zobaczenia na torze. Słuchajcie, jest ze mną Damian z ekipy RC Sulechów. Na torze oczywiście do driftu. Powiedz mi, jak zawody dzisiaj, bo tak już jest... Powiem tak, bardzo profesjonalnie, ciężko i straszne nerwy. Mnie też poniosło, zrobiłem błąd w drugim przejeździe, niestety mam dobieżkę jutro. Jaki masz model, powiedz mi? Ja mam takiego galnika złożonego. Aha, galm. W lekkim upgrade'cie. Ale to, no, to już tani, widzę, że... Taki tani model. No nie jest tani, dobra, no, okej. Okay. Taki, wiesz, taka Sakura lepsza trochę, nie? Okej, okay, okej. Okay. Przyjemnie jeździ, ale... Powiedz mi, bo ja zauważyłem, że zawodnicy są nie tylko tutaj z Polski. Tak, bo przyjechali chyba ze Słowacji, z Czech, chyba z Niemiec. Z Niemiec? O. Trochę jest tutaj za granicę wyprzedzych. A powiedz mi, a frekwencja, ile osób startuje? 60 startujących, jest bardzo dużo. O, to rzeczywiście. Teraz na kwali wchodzą 22 osoby tylko, na 60, więc naprawdę jest bitwa tutaj większa. O. A jutro jest 10 miejsc i 38 osób bije w ogóle, na wygrywce. No dobra, czyli ci, o co odpadną, to jutro już nie będą jeździli? Jutro mam ostatnią szansę z rana, nie? O, okay, 10 miejsc jest, ale podejrzewam, że trzeba będzie zrobić perfekcyjny przejazd. Okej, okay. No. Ale piękne malowanie, naprawdę. Super model. Można by było poprawić, ale było na szybko. Nic, wielkie dzięki. Trzymaj się. Jestem na stoisku z klockami Lego, z pięknymi budowlami. Nie wiem, czy pamiętacie, moja pierwsza relacja, jeden z w ogóle z pierwszych filmów, to kolega jeździł tym dużym Fiatem, sterowany chyba był z telefonu, jak dobrze pamiętam, a w zeszłym roku jeździł tym Audi, miał otwierany dach, dzisiaj tutaj stoi, niestacjonarny. Słuchajcie, mój dzień dzisiaj wyścigowy, sobota, dobieg końca. Nie jestem, słuchajcie, ostatni, ale też nie jestem w czołówce. Mój model jest dość wolny, a trochę głośny. Niektórzy tutaj się śmieją, ale słuchajcie, to jest tetetka. Ja się świetnie bawię. Jestem już dzisiaj zmęczony, ale jutro od rana się tutaj stawiam. Jest ze mną tutaj jeszcze Rafał, też już dzisiaj wymęczony. Powiem wam, świetne zawody, polecam naprawdę każdemu. Dzisiaj drugi dzień zawodów, niedziela. W tej chwili też na starcie klasa track. O, tam wywrotka poszła.
Tak, słuchajcie. Tak wygląda robota, słuchajcie, sędziego. Wszystko tutaj ładnie pokazane. Drukareczka, zaraz, słuchajcie, wszystko wjeżdża tam na tablicę wyników. Słuchajcie, wszyscy szykują się do finałów. Tu jest przede mną Michał, model Michała Tronowskiego. Zobaczcie to cudo. Nie chcę mu tutaj przeszkadzać, bo jest bardzo skupiony. Walczy o podium, jak tutaj większość. Tu oczywiście czekają klasa kadet, klasa track, stok 13,5, klasa formuła, klasa B12, klasa modified, klasa hobby i klasa junior. Mega. Krótkie podsumowanie zawodów. Słuchajcie, jest ze mną Rafał Fogiel. Jak oceniasz, jesteś organizatorem tej imprezy tutaj? No też i zawodnikiem. Znaczy z punktu widzenia organizacyjnego zawody udały się, przeprowadziliśmy wszystkie biegi zgodnie z harmonogramem, nie było żadnych problemów. Zawodnicy są zadowoleni. Udało nam się stworzyć klasę Open. Ja bardzo tobie dziękuję za tą klasę, że mogliśmy wystartować i poczuć te emocje, no niesamowite. Jesteśmy tak zadowoleni. No, mam nadzieję, że stanie się ta klasa tradycją tutaj na targach w Poznaniu i że będzie można pojeździć i grupa zawodników będzie coraz bardziej liczna. No, liczymy trochę na ich odzew, tak, że im się podobało i że było, że jakie były ich wrażenia z... Obserwowaliście nasze uśmiechy cały czas, więc było rewelacyjnie. Też wystartowałeś w tej klasie Open, także... Tak, udało mi się wystartować. Udało mi się zająć trzecie miejsce, więc jestem zadowolony w sumie. No niezbyt szybkim modelem, niezbyt mocnym, ale tetetka dała radę, więc jest dobrze. Ja tobie dziękuję bardzo za tą imprezę, za te dwa dni, które tutaj spędziłem w fantastycznym gronie. Dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy. Myślę, że zobaczymy się na kolejnych zawodach halowych. Mam nadzieję, że uda się to zorganizować. Ja oczywiście moim widzom będę podsyłał wszystkie informacje na bieżąco. Jeszcze raz tobie dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.